Kolejny dzień, kolejna podróż. Rzeki przepłynęliśmy, tak, płynęliśmy promem, góry pokonaliśmy, tak, jeździliśmy wąskimi ścieżkami nad urwiskami, wielkim lasem szliśmy, tak, szliśmy wielkim lasem, a raczej jechali. Nocy nie przespaliśmy, tak, zdecydowanie staliśmy o 3 nad ranem, aby zobaczyć to. Plaża i zatoka, można powiedzieć, Broad Sand Beach, która została wybrana jako jedną z najszczęśliwszych plaż w UK. Coś w tym rodzaju. Nie, poczekaj. Oni mówili the happiest view in UK. Wejście na plażę jest ponoć zamknięte. Niezbyt dobra wiadomość, wziąwszy pod uwagę, że jechaliśmy tu naprawdę bardzo długo. No, na pewno się nie poddamy, nie, Justyna? Zawsze się zastanawiałem, co znaczy tekst. Nawigacja satelitarna nie jest wyrocznią. Teraz już wiem, kiedy nawigacja nas poprowadziła i kazała schodzić po pionowej skarpie 100 metrów w dół. To ponoć ekstremalnie trudne zejście na plażę. No szczerze mówiąc, widziałem bardziej ekstremalne. Trochę błota, schody, barierki, nachylenie może 5%. Okej, niech będzie ekstremalne. Może w UK mają troszkę inne definicje słowa ekstremalne. No dobra, nie naśmiewam się. Zawsze uważałem, że teamwork to podstawa. Kiedy niesiesz na plecach 20-kilogramowy plecak i 60-kilogramowy syn napiera ci na plecy. Ale teamwork to podstawa, nadal tak uważam. Jesteśmy. W końcu jesteśmy. Jesteśmy w Wietnamie, w Tajlandii. Masakra, no. Mamo. No. I thought jest duża fala. No a nie jest duża? A taka jest. Naprawdę czuję się jak gdzieś na plaży w Tajlandii, w Wietnamie, Kambodży. Te skały uwieńczone roślinnymi czapami, niebieski połysk wody. No naprawdę jest mega. Naprawdę nie wiedziałem, że pokażę wam tego typu plaże w Wielkiej Brytanii. Szczerze mówiąc, zachwalałem brytyjskie plaże jako plaże podobne do plaż karaibskich, co mogliście zobaczyć w poprzednich filmach. Natomiast ta plaża, przyjrzyjcie się, te skały uwieńczone roślinnymi czapami, niebieski kolor wody, kameralna atmosfera, no po prostu jak jedna z dzikich plaż w Tajlandii, czy Kambodży, czy gdzieś w Wietnamie. No po prostu niesamowite. Myślę, że to będzie mój number one, jeśli chodzi o te wakacje. Bardzo trudno jest tutaj złapać odpowiednie światło. No mam na myśli mój telefon, który tak naprawdę byłby nowością w latach 80. No. Jedno z nielicznych miejsc, w którym mógłbym tak naprawdę na dłużej zostać. Może nie zamieszkać, jeszcze nie, ale tak naprawdę na dłużej zostać. Ja wiem, że wiele razy tak mówiłem w wielu miejscach, ale popatrzcie się na to. Cisza, spokój. Miasta tego obszaru w Wielkiej Brytanii nie jest przypadkowa. Znajdywano tu mnóstwo szczątków i kości dinozaurów, czyli właśnie tych wielkich gadów z epoki dewońskiej. No dobrze, popisałem się teraz znajomością epok w dziejach Ziemi. W każdym razie pan, myślę, że tubylec, którego spotkaliśmy po drodze, powiedział nam, że warto patrzeć pod nogi i czasem zagrzebać troszkę w piasku. Można często znaleźć jakieś kości jeszcze nieodnalezione przez archeologów i innych naukowców. Paleontologów?
tak, żebym nie lubił plaż karaibskich, nigdy tam nie byłem, ale szczerze mówiąc, takie miejsca jak Karaiby za bardzo z Comerhon mi się kojarzą. No ja chyba jestem jakiś dziwny. Wolę bardziej odludne miejsca. No i znowu wyszedł mój introwertyczny charakter na wierzch. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. Wszystkich filmach z wakacji z Devon i z Corvalli. Wy naprawdę możecie pomyśleć, że ja promuję brytyjskie wybrzeża. Jakby się tak zastanowić, to rzeczywiście. Ja tu brzmię jak jakiś sprzedawca, akwizytor pukający do waszych drzwi i próbujący wam coś wcisnąć. No dobra, okej, promuję produkty natury. Sami zobaczcie. Warto.